Idąc dalej. Piszę tak. Jedynie 8 osób to dzieci w wieku od 0 do 15 lat. Jest błąd. To tego na Słyszewie. Po prostu ktoś, robiąc ten plan, ujął tylko Słyszewo, nie nasze lub nowe osady. I tu się nic nie zgadza już wtedy w tym układzie całym. Przykładowo. Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej ze względu na ubóstwo w ogólnej liczbie. My tu pochodzimy najgorzej, bo liczba w 2016 osób korzystających z świadczeń wyszła właśnie Słyszewo ma ujęte 6,9%. W ogólnej liczbie tych osób, mieszkańców, to się nie zgadza. Idąc dalej. Każda tutaj ta wartość, na przykład dzieci, odsetek dzieci w wieku przedszkolnym objętym wychowaniem przedszkolnym. I tu jest ujęte Słyszewo, nie ma ani jednego dziecka, które jest objęte nauczaniem przedszkolnym. A to jest nieprawda. To jest nieprawda. Ale dlaczego takie błędne informacje? A to nie jest błędna informacja. Chodzi o te dodatkowe dzieci, które mogą być objęte, a nie te, które są z przymusu. Ale to nie są z przymusu dzieci. Nie, ale są pewne obowiązki przedszkolne, które muszą być jakby realizowane i te są, ale są też dodatkowe. Nie wiem, czy pani dyrektor jest, to ona by powiedziała, na czym to polega, ale... No czterolatkowie nie są objęci uczęszczaniem do przedszkola. A u nas dzieci chodzą czterolatkowie do przedszkola ze Słyszewa. Sołectwo, no nie chodzi o Słyszewo wieści. I tu jest właśnie ten błąd. I w ogólnym opracowaniu na końcu, gdzie jest taka charakterystyka sołectwa Słyszewa, tutaj właśnie, problemami jest, to te problemy się po prostu pogłębiły. Jakby to ująć całe sołectwo, to by było zupełnie inne wyniki. Zmniejszający się z roku na rok potencjał ludnościowy, bo u nas jest, ostatnio rodziło się dużo dzieci, mamy przyrost, ale to mówię, łącznie z całym sołectwem, a nie tylko Słyszewem. W Słyszewie mieszka 58 osób, no to jest błąd. My mamy co najmniej 160 osób na sołectwie. To jest ogromny błąd. Coś tu się nie zgadza. I tu jakby tutaj te problemy. Najwyższy gminie wskaźnik obciążenia demograficznego. Duży odsetek korzystających z pomocy społecznej. Akurat Słyszewo korzysta, ale nasza część sołectwa, czyli Północne Osady, nie. Niski poziom przedsiębiorczości. Mała aktywność lokalnej społeczności, co tam to można pominąć. Brak możliwości wykształcenia w centrum miejscowości, no to tego też nie ma. Ale tu właśnie wydaje mi się, że w odniesieniu do samej liczby mieszkańców, to już jest ogromna różnica. To po prostu zmienia cały tutaj ten plan. Ja na tyle. Dziękuję. Panie Burmistrzu. Tak, jasne. Ktoś to opracowywał, nie ujął wszystkich mieszkańców. Znaczy, pani to odbiera jako, znaczy inaczej, to jest tego typu jakby rozwiązania, które tu zostały, mi się trudno odnosić, czy tam faktycznie takie błędy występują, czy nie. Ja to sobie pociągiem, słucham? Występują ogromnie. Jadąc jakby dyrektor biblioteki do Krakowa pociągiem, ja nie ukrywam, że przeczytałem cały ten program. Ileś miałem uwag, ileś zostało zmienionych. Też mi się wydawało, że jest to niemożliwe. Od chociażby liczba 200 połączeń na dobę komunikacji. Takie dane przesłał PHS. I na tym generalnie firma bazowała. Wskazywałem w szczególności na Pruchnowo. Tam jest bodajże 30 kilka połączeń. Również miałem, tak? Ale są, oczywiście, że na tabliczce są, łącznie z kursami szkolnymi, są. Ja również dość mocno jakby wskazywałem, że jest to błąd i naprawdę przekonano mnie, że nie pokazano mi każdy kurs, który jest, tak? To, że on nie jeździ na przykład poza okresem jakby szkolnym, no to jest jakby druga sprawa, no ale wzięto dobę, która jest na przykład w ciągu roku, tak? Wybrano pod uwagę soboty, niedzieli, bo tego się jak nie uśredniało. Dane, które były, znaczy wykonawcą tego programu była nasza tutaj gminna jakby spółka Margonin Invest, która w jakimś zakresie korzystała z podwykonawców. Oni zbierali dane z urzędu, z USC, z poszczególnych jakby komórek, zbierali dane GUS-owskie, plus korzystali tam, gdzie nie szło. No, zobaczcie Państwo, macie tam chociażby dane
związane z liczbą, bo jest pani komendant, popełnianych przestępstw. No, są miejscowości, gdzie nie ma na przykład no, żadnego popełnionego przestępstwa. No, nie znaczy, że tam nie doszło do żadnego przestępstwa, po prostu pewnie nie zostało zgłoszone, tak? Albo dane sięgały 2007 roku, gdzie one nie do końca znajdują swoje odzwierciedlenie jeszcze w ewidencjach prowadzonych elektronicznie. To, co tu się znajduje, nie jest absolutnie jakby prawdą objawioną. Jest oczywiście kilka literówek, które są jeszcze jakby do poprawy. Dane z NGOPS-u były dość, tak powiedział, szczegółowo jakby wyliczane i nie jest niczym złym wskazywanie, tak? Bo to można tak odbierać, bo to my nie chcemy, my jakby nie wylimitujemy, że to jest obszar gorszy, tylko przez to, że tam te 10 różnych jakby czynników, które zostały jakby badane, pokazują, że najtrudniejsza jakby sytuacja jest tam w Słaszewie, w Lipinach, no już na przykład nie w Trutnowie, tak? I na tych jakby miejscach, to tylko jest dla Państwa pewnego rodzaju szansa, bo macie szansę przez to na wyższe środki, tak? Oczywiście, Pani uwagi, no, jest to nagrywane, ja to jeszcze jakby przedstawię, to będzie podlegało nieustannym jakby zmianom, więc jeżeli tam się znajdują jakieś błędy, tak? No to duże błędy. Proszę, ale... No dobrze, no ale one nie wypatrzają jakby tej idei, tak, która jest, no pokazuje, tak naprawdę, no jest ileś wskaźników, tak, jest liczba na przykład tych sklepów, jest poziom dostępności jakby, tak, tych sklepów, jest kwestia związana z obciążeniem demograficznym, czyli stosunek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, tak, i poprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym. Są dane, liczba osób jakby z bezrobotnych z danej miejscowości. Państwo mieszkacie, Państwu się wydaje, że ta osoba jest mieszkańcem, bo koło Was mieszka. Ale to są dane, które są z USC. Wiecie Państwo, ilu ludzi brakuje w ewidencji? Przecież to najłatwiej po gospodarce odpadami sprawdzić, ilu ludzi brakuje tak naprawdę. Wielu ludzi się nie rejestruje i tam po prostu nie ma. I to nie są śladowe ilości. To nie są śladowe ilości. Na przykład ja mam również miejsce zamieszkania na terenie samego nawet Margonina, tak? No, to nie znajduje odzwierciedlenia w moim jakby meldunku tutaj. I takich osób mogę Państwu powiedzieć dla celów podatkowych. Ja to po prostu zrobiłem, żeby tu moje podatki zostawały, bo uważam, że jest to po prostu przyzwoite. A to działa z kolei w drugą stronę, tak? Są osoby zameldowane, które na przykład w ogóle nie mieszkają. No Państwo akurat nie widzicie, bo są osoby, które mieszkają, ale one mogą w ogóle w ewidencjach żadnych nie być tutaj nawet ujęte. Nie mówię, że tak jest w tym przypadku, tylko pokazuję, skąd się mogą brać błędy. One są oczywiście do skorygowania, tak? Tylko wiecie Państwo jakby świadomość, że to, że ktoś jest bardziej na czerwono tutaj wykazany, tak? Zazwyczaj to się tutaj właśnie Słaszewo, Lipiny, Młynary, tak? Są wskazywane, ja mam gwarancję, że na Młynarach gdzieś nie ma jakiegoś jakby błędu. Ale proszę mi wierzyć, tu jest ten wskaźnik Pertla, tu jest tyle czynników wziętych pod uwagę, że to na pewno nie wypatrzyło jakby całej idei. Przyjęliście dzisiaj Państwo lokalny program rewitalizacji gminy Margonin na lata 2017-2023. Okazuje się, że dokument, z tego co słyszałam, ja go nie czytałam, ale okazuje się, że dokument ma błędy merytoryczne. Wskaźniki są takie albo inne, ale w zależności od tego, jakie kryterium przyjmie się do wyliczenia danego wskaźnika. W tym, o ile dobrze zrozumiałam, w tym programie zostały pominięte wsie wchodzące w skład sołectwa. Więc to jest błąd merytoryczny, który będzie miał konsekwencje. W momencie składania wniosku o dofinansowanie do jakiegokolwiek instytucji, no tam są rozbieżne. To jest nie dokument bez pokrycia liczb w rzeczywistości, czyli no, rozbieżny kompletnie. Dokument chyba nie do przyjęcia.